Witam bardzo serdecznie, słuchajcie. Dzisiaj młodszy brat, że tak powiem, mojego Radyjka, czyli Ala Johnny, a tutaj mamy Radyjko, które na NE612 miało być składane, ale jest w ten sposób, że będą zestawy albo na NE612, albo tak jak tutaj na TA7358. Praktycznie odpowiednik NE612. Tutaj mamy złożone radyjko. Jeszcze nie do końca jest poskładane, bo brakuje filtrów wyjściowych. I teraz tak. Może dzisiaj ustawmy sobie 10 pośrednią częstotliwość. Ja tutaj LOAS pokażę. Pośrednio, czy tak. Syntezer DDS, znaczy to jest DDS, to nie jest DDS, tylko generator AD9833. Atmel, Atmega 328, tak jak mówiłem, być może wyjdą wersje z 6 cyframi, nie z 4 cyframi, tylko z 6 wyświetlacze. No i zobaczymy, bo jedna cyfra po prostu, nawet dwie cyfry się nie mieszczą. Jak to wygląda? Na przykład to tutaj było 3700. Zobaczcie. 3700 i trójka pojechała za wyświetlacz. Pewnie to było widać. Dobra. Sprawdźmy sobie. Za chwileczkę może ustawimy. Teraz moment, gdzie ja to miałem. Moment. Ustawimy sobie. Gdzie jest instrukcja od tego? Tak, jest, mamy tutaj schematik, ale instrukcji poszukuję. Poszukuję instrukcji od programowania, o kurde, warcie mnie się robi na krokodylkach. Słuchajcie, zapracowało. Na początek tak, podepnijmy sobie tutaj jakikolwiek generator i sprawdźmy, czy w ogóle do sygnał do filtra, czyli przed filtrem dochodzi. Jakiś tam szum jest. O, spróbujmy znaleźć sygnał z generatora. No mamy. Mamy sygnał z generatora. Czyli tor audio zapracuje. Sprawdźmy teraz, czy pracuje BIFO. Tutaj jest generatorek BIFO. Pracuje. Nie wiem, czy to słychać, ale zobaczmy może. O, ustawmy sobie. Bardziej do generatora się dostroimy i teraz. Słyszycie? To na słuch idzie wyczuć. O. Czyli dobra, ok. Radyjko praktycznie zagadało od pierwszego strzału po złożeniu. Tylko, że jeszcze teraz trzeba będzie filtry nawinąć. To w następnym odcinku. Bo będziemy jeszcze robić taką płyteczkę z przełącznikiem na zasadzie takiej, że będziemy mieli 4 pasma. 4, może nawet więcej. Zobaczymy, ile tych filtrów tutaj się uda nam założyć, nie? Dobra, spróbujmy wejść w programowanie. Ustawmy sobie pośrednio 10 MHz na początek. Dobrze by było, żebyście mieli częstotliwościomierz. Sprawdźmy sobie, na jakiej częstotliwości pracuje BFO, dokładnie, na jakiej częstotliwości mamy naszą pośrednią. Oczywiście BFO jest teraz pokręcone. Zróbmy sobie tak, przyłóżmy sobie sondę częstotliwościomierza. Nie wiem, czy tu będzie coś widać, czy nie. Pewnie będzie. Żeby coś podłożyć, żeby było coś na nim widać. Przyłóżmy sobie tak masę układu. I generator BIFO wychodzi na nóżce tutaj. 10,01 MHz.
czyli musimy, jeśli nasza pośrednia ma wyjść w filtr kwarcowy, który tutaj siedzi, jest na 3 kwarcach zrealizowany i on ma mieć 10 MHz, no to ustawmy sobie 10.002 i tutaj 5.7 jakoś tak, czy 5.9 albo 6.0. Zobaczmy, czy się uda nam to ustawić before do... O! 3 kHz mamy odchyłki, słuchajcie. Nawet 10.003. 3 kHz to jest tor audio, który chcemy słuchać. Czyli 3 kHz to jest wstęga LSB. W tej chwili jest LSB, bo ja dodaję częstotliwość do częstotliwości pośredniej. Czyli mamy mniej więcej bifo ustawione na 10.3. Możemy sobie tego rita troszeczkę zmniejszyć, czyli 10.200, o, 2,5 kHz. Będziemy mieli wąski kawałek, wycinek modulacji, piskliwa ma być modulacja. Jeśli chcemy troszeczkę więcej basu, no to poszerzamy sobie ten nasz filterek, czyli bifo do 3 kHz do przodu. 3.30 to już jest za dużo. Okej. Okay. No dobra, i teraz musimy sobie dostroić naszą pośrednią, ustawić w syntezerze. Jednym słowem teraz tak, tutaj sobie przełączmy sobie ten naszego tego DDS-a, ten nasz generator równo na 3700. Jest 3700, zaraz zobaczycie, że jest, bo trójki nie widać po włączeniu. 3700. No trójka pojechała za wyświetlacz. Dobra, 3700. Teraz by się przydał nam kalkulator i instrukcja programowania. Żeby wejść w ogóle w programowanie, musimy nacisnąć encoder. Tu jest przycisk, ale encoder powinien być z przyciskiem. Ja sobie założyłem oddzielny przycisk, bo takiego encodera nie znalazłem. Dobra, trzymając ten przycisk encodera włączamy zasilanie. No dobra, i mamy band. Wybieramy sobie bandę, na której chcemy pracować. 160 metry, 80 metry, 60, 40, 30, 20, 17, 12, czyli jednym słowem to ma być radyjko na 60 metry. Następnym krokiem wciskamy przycisk IF MODE. Co będziemy robić z naszą pośrednią? Czy ją będziemy odejmować od generatora, czy dodawać? Oczywiście ten generator pracuje do 10 MHz, do 12,5 MHz w sumie. Czyli jeśli chcemy odbierać 5,3 MHz, no to musimy dodać do 10 resztę, czyli 4,3 MHz. 4,3 dodajemy do tego 5,3 od 10 odjąć 5,3, czyli dodajemy V plus BIFO, czyli od BIFO musimy, momencik, odjąć, trzeba to przemyśleć albo wziąć kalkulator. Nie będzie to krótki odcinek, ale coś tam nagram z działania z testów. Momencik, ja tu sobie muszę znaleźć, bo wiem, że to miałem gdzieś tutaj w zakładkach. Ale gdzie ja to miałem? V minus BIFO to wyjdzie nasza pośrednia. Dobrze. V minus BIFO. IF. Pośrednia. I teraz tak. Pierwsza kreska na dole, z tego co kojarzę, to są megaherce. Czyli ustawiamy 10 MHz. Druga kreska to jest kiloherce,
czyli musimy sobie później już się dostroić, zostawiamy 0. Trzecia kreska, ustawiamy sobie 0, no bo mamy mieć 10 MHz równo, ale to jest właśnie stopień kalibracji. Ok. Tutaj zostawiamy 0, end. Ok. I teraz tak. Odbiornik ma wyświetlać nam częstotliwość 5350, ustawmy. 5350, żeby łatwiej było liczyć. Czyli nasza pośrednia ma wynosić 4650. 4. No to dobra, dotykamy teraz sobie do tu, do wyjścia. 4600. Nasza pośrednia ma mieć 4600. Teraz momencik. A jest 4843. I słuchajcie, teraz tak, 4843. Czyli, a 4600 ma być, czyli 243 kHz mamy za dużo. Czyli od pośredniej, od tej, którą żeśmy ustalili, musimy odjąć. A żeby to odjąć, to musimy dodać. Nie wiem, jak to ciężko wam wytłumaczyć, bo teraz tak, zadana częstotliwość jest, ma być 4650. 4650, czyli mamy różnicy tutaj 190, 843 minus 650 to jest 197, tak? 197 jest różnicy, czyli musimy sobie teraz kalibrować kiloherce o 100. O 190, a to siódemkę już skalibrujemy w przy hercach. Czyli robimy z powrotem tak. Odpinamy zasilanie, wciskamy przycisk. Dobra, banda 60 metry. I w modę to jest to, co było. I teraz tak. 10 MHz. W kilohercach musimy dodać 100. Sto dziewięćdziesiąt. Wykalibrujemy go sobie zaraz. O ile tam było? O 197, tak? 7. A tu było 15. No i dobra, zobaczmy teraz, co nam da 3550. Ok. Co mamy teraz na VFO? Na VFO, proszę ja was, mamy. No, coś spadł sygnał. Miernik mi przestaje łapać. Widzicie? Czyli 190 kHz dowaliłem. Dodać 5, czyli mam 5, 6, 7, 8, 550. Czyli za bogato przerzuciłem. Nie na tym, ale to nic. I teraz zrobimy tak. Przycisk. Zasilanie. 60 metry. Minus tu ma być z powrotem 0, bo to nie w kilohercach, za bogato w kilohercach, a tu mamy cofnąć w hercach 197. 190 naciśnijmy, ok, 195, no dobra, zobaczymy, co teraz nam. O ile nam poszła? ...838, a ma być 650. 838, no to dobra, to jeszcze raz. I jeszcze raz reset.
60 metry minus 10, 0 na minus 170 przewalimy. Okej, nie. Dobra, jeśli tutaj dolaliśmy 170 i było 830, no to dobra, to teraz zróbmy sobie tylko dodajmy 10 i zobaczmy, czy się zmniejszy, czy się zwiększy. Czy 830 się zmniejszyło? Się zmniejszyło, czyli ja muszę teraz tak... 3830, a 3650. Nie. Słuchajcie, będzie dobrze. 830, bo mam zadaną 50. Kurczę, coś tutaj nie łączy chyba sądy. 830. Moment, to teraz tak. 840. 843, 850, 40, teraz tak, 5350 minus 10, znaczy 10 MHz minus 5300, to jest... Ustawmy sobie 5300. 5300. No dobra, bo tu jest zakres 5200. 300. Czyli mamy w tej chwili tak 5 mega 320 kHz. 5 mega 300. Czyli 4700. 4680, no a mamy 870, no, czyli te 200 kHz nam się gubi, 200 kHz, no dobra, to wejdźmy sobie w kiloherce, jak tam teraz, jeszcze raz, 60, kalibrujemy 60 na razie, ok, pośrednia 10 MHz, czyli jednym słowem, źle. Czyli jednym słowem już wiem, co trzeba zrobić. O 200 obniżyć, czyli tak. Musimy zdjąć ze wszystkiego. 60 F minus B. Tu będzie 9. A tu będzie 800. Na razie zrobimy tak, 800, schodzimy, o, końcówkę zerujemy, zobaczmy co teraz będzie. Teraz zeszliśmy o 200 kHz niżej z pośrednią. Ok, i teraz sprawdźmy co mamy na pośredniej. Tak jest. Zobaczcie, już się nam ustawiło. 500. 4635 mamy, a mamy mieć 4650, czyli musimy dodać jeszcze 15 kHz. O, i już zaczynamy dochodzić do... Już tylko 15 kHz mamy różnicy, także już jest ok, prawie, dobra. Czyli musimy dodać 15 kHz, 9 i tutaj 15. Okej. Okej. 5350 i teraz mamy... No jest, słuchajcie. 4645 i ta końcóweczka 79. Czyli musimy odjąć 79.
A żeby odjąć te 79, no to musimy teraz już wejść w herce, nie w kiloherce. Najpierw tak. O Jezu, nie ta banda, dobra, moment. Trzymając, włączamy zasilanie. 60. Modę odejmujemy i w 9. Teraz w kilohercach zdejmujemy o 1, czyli 14. A tam 74 musieliśmy, tak, skalibrować. 74 herce, czyli 1000 minus 74 to ile to jest? Bo w sumie mamy 995, 1000 minus 75, czyli 800, tu ma być 925 i naciskamy OK. End. Wystartowała 5350, ustawmy i teraz zobaczmy. Jeszcze mamy na plusie 72. Herce mamy na plusie, herce. Z taką dokładnością, słuchajcie, ten DDS-ik pracuje. Ten generatorek. Z 10 hercami skoku. W sumie na chwilę obecną możemy zostać, tylko już teraz wiecie, na czym to polega. Jeszcze sprawdźmy sobie BIFO. No, 3 kHz mamy odchyłki na BIFO, także w tej chwili co? Robimy filterki. Tutaj musimy dostawić sobie, ja to odepnę, albo może nie. W tym miejscu, o taką, wydzielimy ekran i tutaj już są kondensatory do filterka podstawiane, tylko jeszcze musimy nawinąć dwa amidonki. I to jest na razie na 60. Odpinając tutaj sygnał trafiający tu, na ten kondensator, z drugiej płytki, na przykład z filtrami, możemy sobie tych filtrów zrobić 4 albo 5. O, dzień dobry, dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Zawsze trafisz, jak ja filmik nagrywam. A możesz pozdrowić widzów. Tutaj sobie gadamy. Pozdrawiam widzów serdecznie na najlepszym kanale na YouTube. No, super. Dobra, także bierzemy się, słuchajcie, do nawijania filtrów i w następnym odcinku zobaczymy, jak to pięknie radyjko zagadało. Pozdrawiam.